Cześć, witajcie. Dzisiaj wzmacniacz stereofoniczny zintegrowany Technics model SU V4A. Wzmacniacz trafił na przegląd, ale jak się okazuje, jak mój nos wyczuwa, będzie tutaj troszkę zabawy i troszkę ciekawostek. Szybka budowa, wzmacniacz zbudowany na układach hybrydowych STK8050, jak dobrze kojarzę. Wyposażony w U-metry, czyli wskaźniki wysterowania, w tym modelu zrealizowane na lampie elektronowej. Dwa wyjścia głośnikowe, główne i remote, czyli podłączane zdalnie, czy tam sterowane. Włącznik, regulacja barwy, dźwięku, basy, wysokie tony. Tryb direct, czyli ominięcie regulatora barwy. Filtr subsoniczny, wysoki filtr odcinający nam powyżej 7 kHz, minus 6 dB na oktawę. Selektor pętli wyjścia nagrywającego, selektor wejść. Regulacja balansu, selektor wejścia fono, czy tam wkładki gramofonowej. Loudness, podbicie basu. Regulacja podgłoszenia, czyli regulacja głośności. Odpalmy sobie wzmacniacz, ładnie zapala nam się logo. Jak widzicie, nawet na ściszonym coś tam nam lewy kanał wskazuje. I jak widać, pomimo wysterowania obu kanałów na wejściu, tylko lewy kanał reaguje. Pomimo, że mam podłączone kolumny, prawy nie gra, lewy, gdy stuknę płytę w okolicy wyjść, to nam zaczyna grać. Czyli można się domyślać, że mamy gdzieś zimny lód. Jeszcze jedna ciekawostka. Pomimo, iż selektor wyjść kolumn głośnikowych jest wyłączony, to mamy dźwięk w tylnej, mamy dźwięk w kolumnie, czyli już widać, że ominięty jest włącznik, czy tam przełącznik wyjść głośnikowych. Prawy kanał nie żyje, nie ma w ogóle wysterowania. Więc coś jest uszkodzone, więc nie tylko będzie przegląd, ale i naprawa sprzętu. Zajrzyjmy sobie do środka. W środku mocno sprzęt zakurzony. Zobaczmy sobie jeszcze raz to, co mówiłem. Widzicie, gdzieś mamy zimny lód w okolicy wyjść głośnikowych. Tutaj oczywiście coś też jest z tymi włącznikami wyjść kolumn głośnikowy, przełącznikiem wyjść kolumn głośnikowych, też namieszane. Z tego, co widzę, na tej jednej końcówce, na tej hybrydzie, nie ma tej blachy mocującej, co wskazywałoby na to, że ona może już była kiedyś wymieniana, czyli coś już było robione. Być może coś już było tutaj szukane, jeśli chodzi o usterkę. Z racji, że mam zrobić pełen recap, czyli wymianę wszystkich kondensatorów, czyszczenie wszystkich selektorów, wszystkich przełączników, czyszczenie ogólne wzmacniacza, więc myślę, że najpierw spróbujemy sobie przywrócić go do życia i wybadać sprawę, dlaczego prawy kanał nie daje nam żadnego dźwięku, czy to wina końcówki, czy coś wcześniej się dzieje. Także oscyloskop, schemat do ręki, szukamy sygnału. Będziemy szukać od wejścia sygnału, dokąd on dociera, a gdzie zanika. Ja tak to robię, dla mnie to tak logiczne wychodzi, taki system, i szukamy, gdzie zanika nam nasz sygnał. A potem zajmiemy się dopiero recapem, czyszczeniem, jeżeli uruchomimy go na tyle, żeby dawał znaki życia. I niestety okazało się, że za niesprawność prawego kanału odpowiada hybryda na wyjściu, która jest uszkodzona. Jest to już zamiennik. Chińska podróbka, dość słabo wykonana, lekka. Ten radiator aluminiowy jest mało gęsty, leciutki. No i znowu się uszkodziła. Wymiana na taką, tylko że nową, jest bez sensu. I jest to proszenie się o problemy. Na 99% uszkodzi się ona w bardzo szybkim, krótkim czasie po uruchomieniu wzmacniacza, na pewno na 4 ohmach. I przy niższej oporności poleci. Uszkodzony był jeszcze jeden rezystor w tej końcówce.
rezystor od, z którego wychodzi sygnał do zabezpieczenia. Nie pozwala on załączyć przekaźnika, jeżeli go wymieniłem na sprawny. Dlaczego nie pozwala? No bo hybryda jest uszkodzona. Oto co skrywa wnętrze takiej hybrydy, podróbki. Mamy widoczne rezystory miterowe, skopcone, zwęglone. Mamy tranzystory mocy w takiej postaci, tak wyglądające. Mamy jakieś tranzystory, drivery sterujące tymi końcowymi, parę rezystorów i to wszystko. Obmierzyłem sobie te tranzystory SMD. Wyglądają ok, oprócz ten jeszcze zwraca moją uwagę. Dla pewności wylutuję go z układu pomierzę. No, rezystory oczywiście przepalone, te tranzystory również zwarte. Jest pomysł taki, żeby wydubać te tranzystory końcowe, zamontować nowe rezystory emiterowe, jakieś 2-watowe, zweryfikować jeszcze poprawność reszty tutaj elementów. Pomierzę jeszcze te rezystory pod lupą, zobaczę jaką powinny mieć wartość, pomierzę je. Zweryfikuję poprawność, czy tam sprawność tego tranzystora małego. I coś postaramy się tutaj władować w końcówkę zamiast tych tranzystorów. Moc, nie wiem jaką moc posiada ta końcówka nominalnie. Muszę to sprawdzić. I coś zastosujemy. Plus minus tu jest około 50 V, czyli coś na 100 V. Coś myślę do 10 A to jest maksimum. Nawet coś mniejszego, bo ta moc chyba nie jest tutaj jakaś zadziwiająco wielka tej hybrydy, ale można coś stawić większego, jakoś to do radiatora dopasować, polutować i może ruszy. Także taka próba reanimacji hybrydy. Zobaczymy, czy się uda. Tranzystor, który wzbudzał moje podejrzenie, okazało się, że jest sprawny, więc wróci tutaj na miejsce. Jest to tranzystor Darlington, dlatego miał podwójną diodę pomiędzy bazą a emiterem. Wróci tutaj. Rezystory emiterowe, te zwęglone, wymontowane. Oczywiście są spalone. Tutaj zdarłem już strukturę. Zobaczcie, jakiej wielkości struktura. Dość niewielka. Na potwierdzenie, że spalona jest końcóweczka, zresztą widać po rezystorach, ale można to jeszcze zweryfikować w ten sposób, że pomiędzy zasilaniem a nóżką numer 2, czyli pomiędzy jedynką a dwójką, czyli tak naprawdę pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora mocy. No, jedną ręką spróbujemy. Mamy zwarcie. I widzimy, pomiędzy kolektorem a emiterem mamy zwarcie, czyli tranzystory przebite. Montuję tutaj jakieś tranzystory gdzieś na około 8 A prądu kolektora, 120 V napięcie kolektor-emiter. Próbowałem wydrzeć tą blaszkę, ale ona jest posadzona na jakiejś żywicy. Nie chcę tutaj robić rozgardiaszu. Oczywiście te wyprowadzenia sobie usuniemy. Baza, emiter, nie, kolektor, emiter i albo przyłożę tranzystor na tą blaszkę na paście. Chyba tak. Być może nawet przewiercę delikatnie, tak żeby skręcić do radiatora, ponieważ nie zmieszczę się wtedy w obudowę, żeby dokręcić. I może tak to zrobię. Będzie wtedy z pewnym docisk do radiatora. Czyli usuwam drugą strukturę, wlutowuję tranzystor
posadzam tutaj tranzystory. Jakie sankeny włożymy oryginalne, żeby już być pewnym, że nam wytrzymają. Umyjemy płytkę i jakoś zamontujemy na radiatorze. I podjąłem decyzję, że spróbujemy naprawić hybrydę. Tutaj jeszcze były dwa rezystory spalone. Rezystor od driverów, łączący drivery. No, ze zrozumiałych względów był przepalony, gdyż gdy poszło zwarcie, no to drivery były obciążone, więc duży prąd przepływał przez ten rezystor, uległ spaleniu. Jak i rezystor na bazie tranzystora NPN, tranzystora końcowego. Tranzystor na drugiej bazie jest sprawny, więc zostawiam go. Tutaj na ten moment lutowałem tak rezystory emiterowe, a prawdopodobnie tak zostaną. Spróbuję jeszcze je poukładać, jak zamontuję tranzystory, a tranzystory końcowe użyjemy pary Sankena, pewne, oryginalne 2SC3284 i 2SA1303. To są chyba 12 A czy 14 A. Mocne tranzystory, 140 V, jak dobrze pamiętam, 150 może, więc są z zapasem do tej hybrydy. Jakoś je tu wmontujemy, w jakiś sposób połączymy sobie odpowiednie nóżki z wyprowadzeniami na płycie. Nie wiem, czy się uda mi zamknąć, raczej mi się już nie uda zamknąć tą przykrywką, więc blaszki mocujące, może zamontuję je tak, w ten sposób. O. I wtedy blaszki mocujące, które wychodziły z tej strony, tymi łapkami dociągną mi tranzystory do radiatorów. Delikatnie szlifowałem, żeby były płaskie, żeby dobrze siadły tranzystory. Tutaj dam oczywiście pastę, skręcę i powinno być ok, mam nadzieję. W tak zwanym międzyczasie wziąłem się za przeczyszczenie przekaźnika. Zobaczcie, to co widzicie, to tam wewnątrz, to co jest takie czarne, powinno być srebrne. Zaraz sobie wyczyścimy. I tak wygląda hybryda po wpasowaniu tranzystorów. Może nie jest cudownie, ale mam nadzieję, że zadziała. Tak zrobiłem, dopasowałem, że jeszcze przykryweczka zamknie te łapki, które były, docisną tranzystory do radiatorów. Maksymalnie ukryta przeróbka czy tam naprawa. Jeszcze w peryferiach lewej końcówki, czy tam prawej, bo to prawy kanał. W peryferiach prawej końcówki walnięta dioda OA90 germanowa od stabilizacji, czy tam w układzie kompensacji temperaturowej prądu spoczynkowego. Wymieniłem wszystkie cztery na nowe. Także warto zawsze pamiętać, żeby szukać w peryferiach jeszcze uszkodzonych elementów. Jeszcze pamiętajcie, był uszkodzony jeden rezystor, również w tym kanale, więc albo ktoś wymienił końcówkę i nie wymienił diody, co było następstwem tego, że nowa końcówka, ta hybryda również poleciała, albo ona już poleciała, ta dioda wtórnie jako kolejne uszkodzenie. Dobra, skręcamy, odpalamy, zobaczymy co mi z tego wyszło. I hybryda już na swoim miejscu zapracowała. Prądy spoczynkowe 9 mV ma być spadku w punktach testowych. Na razie jest 7,3, ale sobie rośnie. Jeszcze się stabilizuje. No to zróbmy próbę ognia. Pełna moc. Zobaczymy, czy wytrzyma. Zmierzymy sobie zniekształcenia. Dobrze. Wcina. Ujmijmy około 55 W mocy. Lewy kanał, prawy równo. I takie zniekształcenia. Obniżmy troszkę moc, bo prawy kanał coś nam już przesterowywał się. W tym momencie takie zniekształcenia na pełnej mocy. Prąd spoczynkowy. Może nie spoczynkowy, ale prąd płynący przez końcowe tranzystory. 600 mV spadku.
Dobra, wystarczy. Próba ognia przeszła. Na 8 omach oczywiście, więc około 55 W mocy wyjściowej. No, troszkę się zagrzała. Tak ma być. I teraz, gdy wiemy, że końcówka jest już uruchomiona, przyszedł następny dzień. Zdjąłem panel przedni. Nie panel, no panel też przedni, subpanel. Nie będziemy mieć całej płyty, wypędzelkujemy ją. To jest po prostu kurz. Przełączniki widzę, że są suche, nie były pryskane, ale są w fatalnym stanie, jeśli chodzi o styki. Ja troszeczkę testowałem sobie wzmacniacz wczoraj po uruchomieniu końcówki. Tutaj mamy straszne, straszne niełączenia każdych przełączników od barwy tonu, od loudness, właściwie tak, loudness i barwy tonu. Nierówno wzmacniane są kanały, więc sobie je wyczyścimy, a są to dość dobrej jakości przełączniki hebelkowe. Zobaczymy, jak wyglądają w środku. Na moje oko będą strasznie utlenione. Ważne, nie zapomnieć również o przełącznikach wyboru wyjść kolumn głośnikowych. Przekaźnik już wyczyściłem sobie wcześniej, już te kable, które były podlutowane pod wejście przekaźnika, czyli omijały cały przekaźnik i przełączniki, są już na swoim miejscu. Teraz czyszczenie, wymiana kondensatorów i będziemy składać. Tutaj jeszcze selektory, przełączniki od selektora wejścia na tej płycie, to sobie wylutujemy i selektor wyjścia nagrywającego. To tyle. Rozlutownica już nagrzana, wylutuje wszystko, czyszczę. Tak wyglądają przełączniki, te hebelkowe. Stan styków jest kiepski. Miały nawet one rezystancję do 100 kiloohmów, także nie dziwota, że kanały grały nierówno, przerywały. Już troszeczkę widać, że pohebelkowałem nimi. Troszeczkę tych tlenków starło się, ale mimo wszystko to jest duży osad. Czyścimy, smar konserwujący składamy. I styki po wyczyszczeniu, srebrno-białe, świecą się. To gwarancja tego, że styk będzie dobry. Jeszcze tylko smar i składam. Stan potencjometrów niewiele lepszy. Mocno utlenione, posrebrzane styki. Jest czarno. Wyczyścimy sobie to tak samo smar i składamy. Przełącznik wyboru kolumn. Nie ma co się dziwić, że nie łączył. Zestalony smar, mocno zasiędziałe styki i styki wyczyszczone, srebrno-białe. Selektor wyjścia nagrywającego, mocno brudny. Zobaczmy sobie. No jest tu jeden smar, jeden brud, zielony nalot. Obowiązkowo czyszczenie. Było widać to, podobnie pewnie będzie wyglądał selektor wejść. Było to widać na pomiarach. Lekki ruch przełącznikiem i strasznie nam skakały pomiary, więc trzeszczały te wszystkie przełączniki niemiłosiernie. Przełącznik selektora wejść. W stanie opłakanym. I wzmacniacz już uruchomiony po czyszczeniu wszystkich przełączników. Jest teraz zagrzany. Moc około 4 W w RMS-ie. Kanały zobaczmy sobie, jak idą. W miarę równo. Ustawmy około, w tym momencie mamy około 8 W mocy RMS. Zniekształcenia. Kanał lewy, kanał prawy, nawet kanał prawy, który żeśmy reanimowali tą hybrydę, ma niższe zniekształcenie, ale to jest wszystko porównywalne do
porównywalne wyniki do oryginału, ponieważ przypominam, prawy był uszkodzony, więc jest bardzo dobrze. SNR równe oba kanały, zniekształcenia równe oba kanały. Dodatkowo wyczyszczona lampa, ustawione jak widać wskaźniki, idą równiutko. Wszystkie przełączniki wymienione, jeszcze czekam na kondensatory w zasilaniu, te główne filtrujące napięcie zasilania. Zamówiłem nowe, te mają upływność i utratę już, może nie upływność, upływność też pewnie jakąś mają, ale chodziło mi o utratę pojemności, wzmacniacz odkurzony w środku. Czekam na resztę kondensatorów, część już tutaj też wymieniłem. Nie wszystkie wymagały. Jeszcze sprawdzę sobie wejście fono, czy działa. Podłączę zaraz kolumny, sprawdzę na sygnale testowym, sprawdzę, czy te przełączniki już dobrze działają. Jeszcze sprawdźmy, bo włączyłem tor regulacyjny, a teraz jeszcze bez toru regulacyjnego, czyli wyłączyłem to, aby tryb direct w tym momencie. Jak widzicie, zniekształcenia tam w tle to samo, nie ma różnicy. Załączmy sobie. Nie ma różnicy. Ok. Składam, czekam na kondensatory i zrobimy sobie jeszcze krótkie podsumowanie. Jeszcze sygnał 1 kHz. Moment przełączania tylko. Jest ok. I tylko jeszcze małe podsumowanie. Panel już założony, tak jak mówiłem, czekam tylko na te dwa jeszcze większe kondensatory, więc podłogę nie skręcam. Wzmacniacz przetestowany, wiewmetry jak widzicie chodzą, skalibrowane. Moc maksymalna sprawdzałem, około 60 W na 8 Ohmach obciążenia. I zobaczcie sobie jeszcze wyniki pomiarów z programu RMAA. Pasmo przenoszenia. No, można się zdziwić, że całkiem poprawne. Minus 0,5 dB dla tam 20 Hz, płaskie do 20 kHz, szum, czyli poziom szumów, minus 80 dB, ważony minus 89, zakres dynamiki ważony, tutaj widzimy 89 dB. Całkiem przyzwoity wynik. Zniekształcenia plus szum 5000, kanał lewy 5000, kanał prawy. Było to w tym momencie, nie powiem wam dla jakiej mocy, nie wiem, 4 W. Coś około 4 W chyba mocy RMS. No całkiem przyzwoite wyniki. Termodulacyjne 0,01. Przesłuchy stereo minus 42 dB. Także jak na hybrydę i jak na tak prosty wzmacniacz. Całkiem przyzwoite wyniki. Tak wyszła ta hybryda jeszcze po dokręceniu radiatora. Myślę, że nie ma co demonizować tych hybryd. Jedyny problem z nimi to taki, że no nie są serwisowalne. W teorii, bo jak widać w praktyce wyszło inaczej. Na tym kończę. Nie będziemy już dogrywać nic, jak przyjdą części. Jak widać, uzdrowiony wzmacniacz, dobrze zagrzany już, śmiga sobie na sztucznym obciążeniu, także wszystko ok. Fajnie, że udało się uratować tą hybrydę. O dziwo nienaprawialna, jednak się dało. Także fajnie, że udało się uratować. Wzmacniacz jeszcze potestuje, będzie mógł wrócić do właściciela. Na tym kończę, do następnego, trzymajcie się, cześć.